Żadne pieniądze nie zdołają wynagrodzić bólu, ale nawet niewielkie kwoty mogą pomóc cierpiącym i chorym. Przekaż 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, ulica Wiejska 2. Telefon 48 366 81 44. Numer KRS 00 00 18 53 46. Twój 1% znaczy dla chorych tak wiele. Jestem przedstawicielem Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia. Nasza działalność statutowa polega na ratowaniu i dbaniu o najcenniejsze zabytki architektury i kultury materialnej miasta Radomia. Wiąże się to z dużymi wydatkami, dlatego prosimy Państwa o 1% odpisu podatkowego. Obyś żył w ciekawych czasach, mówili starożytni Chińczycy, no i żyjemy w starożytnych czasach. Nie wiem, czy Państwo widzicie, zawracamy do komunizmu. Właśnie rząd ogłosił, że bierze się za autosan w Sanoku. No, zakład, który był prywatny, poprzednio w PRL-u był państwowy, teraz jest prywatny, no ledwo zipie pod ciężarem podatków. No i rząd padł na pomysł, że kupi ten zakład, dołoży do niego 17 milionów, no i teraz już będzie dobrze, tak? Bo pracownicy są bardzo zadowoleni, że nareszcie ktoś się nimi zaopiekuje. Szanowni Państwo, no komunizm jest złem, komunizm to jest bezwłasność, to jest sytuacja, w której nie ma właściciela, prawda? Państwo robi co chce, urzędnicy nasyłani, partyjni, kiedyś sekretarze, obecnie będą to działacze partyjni, partii o nazwie Prawo i Sprawiedliwość. W Radomiu zresztą w tej chwili państwo wyłożyło 100 milionów złotych na odbudowę fabryki broni. No, lepiej było pozwolić prywatnym właścicielom budować fabryki lub takie, które już są i one by produkowały broń, no to państwo znowu w swoje palce wtyka. Już jest pierwsza afera, już aresztowali w Radomiu człowieka, który jest przy przetargach, no przy przetargach, to znaczy się przy wielkiej kasie, prawda? Tam go aresztowali, bo podobno no nie ci wygrali ten przetarg, którzy powinni. W każdym razie tak będzie cały czas państwowym, czyli niczyim, nie mającym właściciela, zawsze są afery. Socjalizm i komunizm to jest ustrój aferalny, którego nie da się rozwiązać o tak, że jutro powiemy, żeby było dobrze. No nie będzie dobrze, bo tam są pieniądze państwowe, znaczy odebrane podatnikom pod przymusem. No i w związku z tym każdy kradnie ile może, kto sobie więcej wrzuci do wora, no to jego, prawda? Kto ma lepsze układy w niezawisłym sądzie, to jego. I po prostu nigdy ten ustrój się nigdzie na świecie nie sprawdził, nawet w Korei Północnej i nie sprawdził się w Polsce. Ale są zawsze zwolennicy tego ustroju. Mija jakiś czas i okazuje się, że znowu są zwolennicy komunizmu, gdzie będzie bez własność państwowa, gdzie będą rządzić urzędnicy. A przecież Montesquieu już mówił, że sprawiedliwość podnosi głos ile może, ale trudno jej o posłuch w zgiełku namiętności. Żadne pieniądze nie zdołają wynagrodzić bólu, ale nawet niewielkie kwoty mogą pomóc cierpiącym i chorym. Przekaż 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, ulica Wiejska 2. Telefon 48 366 81 44. Numer KRS 00 00 18 53 46. Twój 1% znaczy dla chorych tak wiele. Jestem przedstawicielem Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia. Nasza działalność statutowa polega na ratowaniu i dbaniu o najcenniejsze zabytki architektury
i kultury materialnej miasta Radomia wiąże się to z dużymi wydatkami. Dlatego prosimy Państwa o 1% odpisu podatkowego.